Tam jeszcze Francuz stoi, no proszę. Francuza udało się rozwalić, to ja szybko się schowam za te górki. Udało się, jeszcze tak. O kurde, jaka tu krowa przyjechała. Nie trafiła we mnie. Chyba go rozbroiłem. Szybciej! Dzień dobry, cześć, cześć, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się szwedzko-węgiersko-włoskim czołgiem, którego akurat chcieliście zobaczyć jako pierwszego z nowego Battle Passa. Jest to pojazd bardzo kolekcjonerski, to znaczy, że no... efektów rozwoju nam za bardzo nie da, przyjemności z gry powiedziałbym, że jest taki, no, dość kiepski, bo no nie jest szałowy w żadnej kwestii, ani sile ognia, ani pancerza, a jednocześnie niektórzy już uważają, że szansa na węgierski line-up we włoskim drzewku jest strasznie mała, a nawet już praktycznie znikoma. No, ale fajnie byłoby, gdyby właśnie to było takie potwierdzenie od twórców, że jednak będą chcieli dać tutaj linię węgierskich czołgów do włoskiego drzewka, żeby je trochę bardziej rozbudować. I zanim, moi drodzy, obejrzymy sobie ten pojazd i przejdziemy nim na pole bitwy, posłuchamy sobie jego historię i od razu informuję, jak na taką maszynę jego historia jest naprawdę długa. Po I wojnie światowej traktat z Trianon zakazał armii węgierskiej konstruowania i używania czołgów. Zakaz ten nie przeszkodził Węgrom w nabyciu pojazdów opancerzonych z zagranicy w latach 30. W połowie lat 30. wojska węgierskie zakupiły dla swoich sił pancernych ponad 100 lekkich włoskich tankietek. Te tankietki były dość przestarzałe jako pojazdy bojowe jeszcze przed rozpoczęciem wojny, ponieważ brakowało im wieży wystarczającej obrony pancerza i były słabo uzbrojone, mając tylko dwa karabiny maszynowe. W 1936 roku armia węgierska podjęła próby znalezienia nowocześniejszych typów czołgów, jeśli nie wymienić, to przynajmniej uzupełnić tankietki o większą siłę ognia. Z tego powodu zwrócono się do kilku krajów takich jak Włochy, Niemcy i Szwecja. Ostatecznie Węgrom udało się pozyskać jeden szwedzki czołg lekki L-60 w 1937 roku lub 1936 roku, jak to podają inne źródła. Gdy szwedzki pojazd faktycznie dotarł, według niektórych źródeł został w Węgrzech zbudowany, testy próbne przeprowadzono od połowy czerwca do 1 lipca 1938 roku na poligonach Kajmasker i Warpalot. Po zakończeniu tych testów węgierski generał Grant Nowak, zadowolony z osiągów, wstępnie zasugerował produkcję około 64 pojazdów. Miały one zostać przydzielone dwóm brygadom zmechanizowanym i dwóm brygadom kawalerii. Ciekawą informacją, o której warto tutaj wspomnieć, jest to, że podczas tych prób testowano również węgierski czołg V4. Po porównaniu osiągu tych dwóch pojazdów, V4 nie został przyjęty do służby. Po udanych negocjacjach ze Szwecją, Węgrom udało się uzyskać licencję na produkcję tego pojazdu. Na posiedzeniu węgierskiego Ministerstwa Wojny 2 września 1938 roku zdecydowano o rozpoczęciu produkcji tego pojazdu z pewnymi modyfikacjami, głównie w zakresie uzbrojenia. Pierwsze zamówienie na produkcję 80 pojazdów otrzymali Mavak i Gansk. Obserwując błyskawiczne sukcesy Niemiec na froncie zachodnim w maju 1940 roku, armia węgierska była pod dużym wrażeniem i dostrzegła, że użycie wysoce mobilnych zmotoryzowanych jednostek jest przyszłością nowoczesnej wojny. Mając na uwadze przyszłą ekspansję i ich sił pancernych, pojawiło się ogólne zapotrzebowanie na więcej czołgów w Toldi. Z tego powodu w 1940 roku złożono kolejne zamówienie na 110 nowych pojazdów. Pojazdy z drugiej serii oznaczono po prostu jako Toldi 2, chociaż w niektórych źródłach odnotowuje się, że Toldi 2 był lepiej chroniony. Jest to fałszywe, ponieważ w rzeczywistości jedyną różnicą było użycie części wyprodukowanych w kraju wraz z niewielkimi zmianami w zawieszeniu. Poza tym te dwa typy pojazdów były w zasadzie jednym z tych samych. W niektórych źródłach jest znany pod inną nazwą, którą wyświetlę wam tutaj na ekranie, ponieważ nie umiem tego przeczytać. Co oznacza 38M Toldi, lekki czołg. Toldi było właściwie imieniem węgierskiego średniowiecznego wojownika. Druga seria produkcyjna otrzymała prostsze oznaczenie Toldi 2. Wraz z uzbrojeniem późniejszego Toldi 2A w działo 40mm, Toldi 1 i Toldi 2 otrzymały w 1944 roku dodatkowe oznaczenia A20 i B20, które oznaczają główną broń kalibru 20mm. Produkcja czołgu lekkiego Toldi 1 była prowadzona przez firmy Mavak i Gans,
Niemal od początku były trudności z produkcją, gdyż Węgrom brakowało doświadczenia i możliwości produkcyjnych. Kolejną kwestią była konieczność importu części z Niemiec i Szwecji, które były niezbędne do wykonywania tych pojazdów, np. silniki. Zlecenie produkcyjne zostało podzielone między Mavag i Ganz, a każda firma otrzymała kontrakty na wyprodukowanie 40 pojazdów. Produkcja trwała od kwietnia 1940 roku lub marca, w zależności od źródeł, do maja 1941 roku. Po ukończeniu pierwszej serii 80 pojazdów, Mavag był w stanie wyprodukować lokalnie potrzebny silnik. Aby przyspieszyć produkcję, przekładnie zbudował Ganz, a gumowe felgi Ruxantarniar. W ten sposób udało się skompletować drugą serię Toldi 2 o węgierskie części, co było ważne, ponieważ z powodu wojny nie udało się uzyskać dodatkowych części z pokładu. Drugi ciąg produkcyjny trwał od maja 1941 roku do grudnia 1942. Według autora A.T. Jonesa wspomina, że zbudowano tylko 120 egzemplarzy. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ większość źródeł podaje, że zbudowano łącznie 190 tych czołgów. Kiedy Toldi został przyjęty do służby w armii węgierskiej jako główne uzbrojenie, wybrano karabin przeciwpancerny kalibru 20mm 36M. 20mm 36M był w rzeczywistości karabinem przeciwpancernym Solothurn S-18-100. Zrobiono to głównie ze względów logistycznych, ponieważ ta broń była już produkowana w kraju na podstawie licencji, a zatem części zamienne i amunicja były dostępne w wystarczającej liczbie. Karabin przeciwpancerny 36M miał szybkostrzelność od 15 do 20 strzałów na minutę. Przebicie pancerza działkiem przeciwpancernym 36M przy kącie 60 stopni na dystansie 600 metrów wynosiło tylko 10 mm. Węgrzy krótko rozważali użycie dział kalibru 37 lub 40 mm, ale ponieważ doprowadziłoby to do przeprojektowania wieży, nie została ona przyjęta do produkcji. Uzbrojenie dodatkowe składało się z jednego karabinu maszynowego Gebauer 34-37 kalibru 8 mm. Ten karabin maszynowy można było zdemontować i użyć w roli przeciwlotniczej. Wewnątrz czołgu przewożono około 2400 sztuk amunicji do karabinu maszynowego. Toldi był lekko chroniony, pancerz przedni i boczny kadłuba miały tylko 13 mm grubości. Pancerz górny, dolny i tylny był jeszcze cieńszy i miał 6 mm. Wieża była podobna z przednim i bocznym pancerzem o grubości 13 mm, a tylnym i górnym tylko o grubości 6 mm. Ponieważ to opancerzenie było wyraźnie niewystarczające, można było je łatwo przebić nawet radzieckimi karabinami przeciwpancernymi. Próbując zwiększyć ochronę przed tymi karabinami przeciwpancernymi, jeden pojazd został użyty do przetestowania niemieckich osłon bocznego pancerza. Podczas gdy niektóre Toldi otrzymały tę zbroję, była ona częściej stosowana w większych czołgach Turan. W okresie eksploatacji podwozie Toldi zostało użyte do szeregu ulepszeń i testów. Należą do nich ambulanse, niszczyciele czołgów, a także wersje z większą ochroną. Aby zwiększyć siłę ognia Toldiego, jeden czołg został zmodyfikowany tak, aby działał jako pojazd przeciwpancerny uzbrojony w niemieckie dział przeciwpancerne PAK 40 7,5 cm. Ta modyfikacja jest często nazywana niszczycielem czołgów, czyli myśliwy Toldi. Ponieważ Węgrom brakowało mocy produkcyjnych, wyprodukowano tylko jeden prototyp. Próbując zwiększyć skuteczność bojową czołgów Toldi, Węgrzy podjęli dwie próby zwiększenia siły ognia i ochrony pancerza. Wersja Toldi 2A miała nowe działo 40mm i mocniejszy pancerz. Około 80 Toldi zostało zmodyfikowanych do tej konfiguracji. Toldi 3 był podobny do Toldiego 2A, ale miał 35mm pancerz przedni, a ostatecznie zbudowano mniej niż 20. Chociaż Węgry nie były supermocarstwem, zdołały wyprodukować stosunkowo dużą liczbę czołgów budowanych w kraju, w tym 190 czołgów lekkich Toldi, podczas gdy Toldi 1 i 2 były kręgosłupem węgierskich jednostek pancernych w 1941 roku, do tego czasu były już przestarzałe. Ich cienki pancerz i główna broń małego kalibru były prawie bezużyteczne przeciwko radzieckiemu pancerzowi w czołgach T-34 i KW-1. Ale co nieco zaskakujące, pomimo ich przestarzałości, większość została utracona na skutek awarii, a nie ognia wroga. To drugi duży problem, jaki miał ten czołg. Nie był całkowicie niezawodny i podatny na awarię silnika. Od 1942 roku były używane głównie w drugorzędnych rolach bojowych. Więc jak widzicie, moi drodzy, historia Toldiego jest całkiem spora, a to jest trochę jeszcze tak skrócona, bo jeszcze jest opisane, jak on brał udział aż do 44 mniej więcej roku był używany, więc jest o nim sporo, naprawdę sporo. No dobrze, moi drodzy, to tyle z historii i no było kilka interesujących tych nawet pojazdów Toldi. No pierwszy z tą 20 przeciwpancerną, no nie byłby może tak szałowy, ale powiem jedno, chciałbym go jednocześnie zobaczyć, tak samo z działkiem 35mm. No jest dość ciekawy. Tak samo również ten niszczyciel, oj, tego akurat też chciałbym zobaczyć. Nie byłyby to jakieś super mocne pojazdy, ale bardziej maszyny kolekcjonerskie.
które fajnie byłoby, gdyby rozdali je albo za darmo, albo wrzucili właśnie do węgierskiej linii, którą dorzuciliby do włoskiego drzewka, jeśli to oczywiście to zrobią. Trochę ubolewam, że nie wprowadzili do tego Toldiego 2A tych ekranów, żeby zwiększyć jego ochronę i jednocześnie tak bardziej go wyróżnić w porównaniu do STRV-38. No bo w ten sposób wyglądałby jak taki niemiecki czołg z ekranami, tylko że jest malutki, jego ochrona by minimalnie wzrosła przeciwko no przede wszystkim półcalom. Możliwe też, że niektórym dwudziestkom, ale przeciwko normalnym armatom raczej nie byłby aż tak super twardy. Fajniej by wyglądał. Mam nadzieję, że wprowadzą jemu te modyfikacje, bo ta akurat wersja 40 podana jest, że posiadała właśnie te ekrany. Tak jak wprowadzili w późniejszym czasie szersze gąsienice lub też gąsienice na kadłubie do innych czołgów. Bardzo ubolewam, że ten Toldi znajduje się na 14 poziomie w Battle Passie i to jeszcze w wersji płatnej. On obowiązkowo powinien być w wersji darmowej, nawet gdyby postanowili zrobić coś takiego, że tutaj dorzucą jedno z takich wyzwań, nie wiem, na przykład za pomocą pierwszej ery szwedzkiej zlikwiduj 150 graczy i cyk, dostajesz Toldiego do Włochów, albo za pomocą włoskich czołgów i dostajesz Toldiego do włoskich czołgów. Szwedów podałem dla przykładu, ponieważ no to jest akurat czołg kupiony od Szwedów, tylko że wersja zmodernizowana i raczej graczom by się to bardziej spodobało niż to, co jest w tej wersji. No dobrze, więc teraz przyjrzyjmy się tej maszynie. Jak było wcześniej wspomniane, Węgrzy kupili od Szwedów STRV-38, to jest wersja akurat przez nich trochę stuningowana, posiadająca węgierskie części, czyli Toldi 2A, a także znajduje się we włoskim drzewku. Może to właśnie znaczyć, że kiedyś pojawi się linia węgierska we włoskim drzewku. Przy okazji u siebie na społeczności zrobię ankietę, będziecie mieli linka w opisie. Czy chcielibyście taką podlinię węgierskich czołgów we włoskim drzewku? I dajcie po prostu znać tak, nie, albo jest mi to obojętne. No i dobra, Toldi to jest maszyna pierwszej ery, premium na poziomie 1.3. Powiedziałbym, że z tym pancerzem raczej powinien być na 1.0 i z tą siłą ognia, bo no 1.0 już pojazdy. No fuck, STRV ma 13 przód, nie 20, a przebicie natomiast ma 100, a tu jest 60. Różnica jest całkiem spora. Więc o pancerzu to tak naprawdę można powiedzieć, że no papier 20 mm, tutaj 23, jarzmon jedynie 33, ale to i tak nie odbija. Z boku ten pojazd posiada całkowicie 13 mm, z tyłu no jest akurat 9, więc jest jeszcze słabszy. Jego zabije wszystko, nawet półcala bezproblemowo. Ta wersja, jak było wspomniane, jest uzbrojona w armatę 40 mm. Ta armata jest minimalnie lepsza od włoskiej armaty, ponieważ mamy tutaj o 1 cm większą penetrację. Jak Włosi mają przebicie 55, tutaj 54, no to tak u Toldiego mamy przebicie 60. To jest jedynie taka efektywna skuteczność do 500 metrów. Potem no, ta armata jednocześnie jest niecelna, jednocześnie szansa na przebicie jest znikoma. Mamy jeszcze amunicję beztrotylową, która no, różni się tym, że ma przebicie 64 na start, ale jakoś raczej według mnie jest znacznie gorsza, bo jak tam się przebijemy, to przynajmniej kogoś możemy zabić one-shotem. Prędkość obrotu wieży jest taka sama jak w Westerfale, bez załogi to jest 11,2 stopnia, z wymaksowaną załogą 13,6 stopnia, czas przeładowania 3,2 sekundy, na ekspercie to jest 2,9 sekundy. Jeszcze moi drodzy, odnośnie uzbrojenia to trzeba podkreślić to, że kamera jest źle ustawiona względem armaty i w Toldim nasze pociski lecą po prostu mocno z prawej strony, kiedy strzelamy. I jest to problematyczne, kiedy celujemy w jakieś konkretne miejsce, bo pocisk na przykład nam schodzi. I myślałem początkowo, że to jest problem tylko w Toldim. Przetestowałem to też w Westerfale M38 i u niego jest ten sam efekt, z tą różnicą, że u niego pocisk leci tym razem z lewej strony za bardzo. No i powinni naprawić to jednak w tych obu pojazdach. Dla pewności sprawdziłem jeszcze jednego STRV-a, czyli M39. On ma akurat działo zamontowane po przeciwnej lewej stronie, ale u niego efekt jest minimalnie podobny, ponieważ jak strzela się, to widać po lewej stronie nad celownikiem końcówkę pocisku, który zaczyna lecieć, ale jest już bardziej ustawiony prosto. I według mnie powinni to obowiązkowo naprawić, bo te pociski jak tak skręcają, no to jednak jest to bardzo problematyczne. W środku pojazd prezentuje się tak, że tutaj mamy na przodzie z boku kierowcę, obok niego znajduje się przekładnia, która łączy się oczywiście z silnikiem, który jest z tyłu, trochę bardziej z boku, obok niego jest zbiornik paliwa. W wieży mamy dwóch załogantów, z jednej strony jest celowniczy, z drugiej jest dowódca, który chyba jednocześnie może pełnić funkcję ładowniczego z tego co tutaj widzę. Amunicja w czołgu jest umieszczona po bokach, tradycyjnie jak na niemieckie bardziej maszyny i
mimo że ta amunicja, no jeszcze pod wieżą tutaj z tyłu jest ulokowana, to powiem tak, mimo że ta amunicja jest ulokowana w tych miejscach, to tak naprawdę załoga ginie, amunicja jeszcze ani razu mi tutaj nie wybuchła w pojeździe. Jak po przekładni widać, maksymalnie możemy pojechać 47 na godzinę, do tyłu 5. W terenie jeździmy średnio 35-40 na godzinę, jak się rozpędzimy na drodze, no to będziemy jechać te 47 na godzinę. No dobra, to dużo o tej maszynie tak naprawdę nie trzeba mówić, jeśli chodzi o stan techniczny. Przejdźmy na pole bitwy, zobaczmy, czy tym w ogóle coś da się ugrać. A więc pierwsze starcie w Japonii, szwedzko-węgiersko-włoskim czołgiem w Japonii. Większej mieszanki już chyba nie może być. No nie, artyleria już tutaj przeciwnika gdzieś prawie widzę. Tutaj to drzewo zasłania, może da się je rozwalić? No nie, nie mogę. Gdzieś tam gość stoi. Jest, pięknie dostał. Kolejni, dobra, to ja może sobie zrobię z tego stewarda osłonę! Pójdź papale! Nieważne, moja akcja już bardzo szybko się zakończyła. Dwa czołgi naraz. Może ja bardziej z tej strony spróbuję się wychylić, jak ten tutaj zajął moją ulubioną pozycję! Kuźwa, nawet mu nic nie zrobiłem! M2-eczka, dobra, rozwalony grubas. Crusader. Cieć, szybciej, a to jest akurat premiowy. Kierowca ładowniczy. Serio, to się nie przebiło, to jest tak mierna armata. Jest przeciwnik, Stewart, szybciej, dobra, ustawione. Kurde, ten pocisk, że leci tak bardziej na prawo od celownika, to mocno drażni, przez to są, no, problemy z poprawną celnością, ale jest przynajmniej jeden czołg zdjęty. Ja tutaj sobie tak od boku jeszcze zajadę, paru polikwiduję, pokąd tu jeszcze uda się znaleźć. Na szczęście nikt raczej nie będzie objeżdżał tutaj naokoło, na to znikome szanse. Głównie będą jechać na wprost siebie, jest BT. Dobra, trafiony. Tuś jeszcze tam za budynkami coś siedzi. Jest Szwed, Francuz, nie Szwed. Nie, to za nisko, ale tam też jedzie. Japończyk. Kuźwa, za wysoko garnek dostał. Gdzie jest tutaj? Chyba kierowca mu poszedł. No, jak ta amunicja trafi, to potrafi uszkodzić. O nie, Szwed. Dobra, prawie ta sama maszyna. To jest chyba inny model. Ja jego nie mogę przebić prawie. Dobra, a to jest ten sam. Ten sam co ja, tylko że ma inną armatę. Lepsza amunicję, jeśli chodzi o przebijanie. A ja no mogę zwanshotować, o ile się przebije. Tutaj... Kuźwa, typie! Prawie mi zabiłeś załoganta. Betek jedzie? Nie no, na tej bitwie akurat idzie pięknie. Jak inne były dla mnie akurat tragiczne, to ta jest piękna. Japończyk. Kami. Chyba za nisko. A teraz w ogóle nie trafiłem. Gdzie ten grubas jest? No, drzewo nawet nie mogę trafić. Tutaj jesteś. Do góry! Dobra, odbiłem. Tam jedzie chyba M2. Za mało amunicji wziąłem z tego, co widzę. O, M2 dostał. Znowu dostał. Nie dostał, bo już go nie widzę.
Za mała amunicji, może na strefę pojadę i sobie trochę naładuję. Jednak warto w tym wozić full. O, Francuz! Jeszcze tam M2 jedzie. Znowu ta amunicja nic nie zrobiła. Tam jest jeszcze chyba Szwed? Chyba tak. Tak, STRV. Jesteś STRV, ale... Tam gość stoi. To wysoko! No właśnie, z sabotów. Jeszcze... Niżej, niżej, niżej! Dobra, rozwalony. Tylko, że ten krzaczek mi tutaj trochę zasłania. No 20 bym go zdjął, albo półcalem chociaż. I po mnie, ale 9 zdjąłem, więc swoje udało mi się zrobić. Dość ciężko, ale wyszło. Jest Francuz? Kurczę, za nisko. Na śle potrafiłem. Szybciej, szybciej! Dobra, Francuza nie ma. Teraz M2. M2 gdzieś tutaj jest. Bardziej chyba... Dobra, M2 nie ma. Rozwalili ją. O nie, 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 nie. Panzer 4. No fuck, już tam Stewart sobie stoi. Można jakoś tutaj bezpiecznie wyjechać? Nie, jestem trochę uwięziony. Chyba, że... Ty powinieneś stać tutaj. To ci puszczę tam artylerię. Na razie popatrzę sobie tu na bok. No przecież ten STRV tutaj jedzie, no to... Do niego nie strzelał. Tam jeszcze Francuz stoi, no proszę. Francuza udało się rozwalić, to ja szybko się schowam za te górki. Stewart mi na razie nie zagrozi. Tu na lewo, czy coś siedzi? Nie, to słup po prostu. Wydawało mi się, że coś tu może stać. Dobra, na razie tego Stewarta wolę się pozbyć. Jak się przebić przez ciebie? Udało się! Jeszcze tak... O kurde, jaka tu krowa przyjechała. No mnie nie trafiła we mnie. Chyba go rozbroiłem. Szybciej! Co jest z tymi pociskami? No, w końcu, kurde, za trzecim razem wybuchł mu magazyn. Minimalnie tego... No i koniec. Już słychać niemieckie maszyny, to może ja sobie bardziej pojadę w prawą stronę. Jedzie Panzer 2. No fajnie. Tak, 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 tak. No jedź, jedź. Dowódca. Szybciej! Przed te dwa... Jest, jest, jest. Oddał strzał. No nie! Dobra, odbiłem to. No i od pleców. A więc, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jak widzieliście, no Toldi praktycznie za każdym razem, jak wyjeżdżam, to ginę na jeden strzał. Nie jestem w stanie jednak obrócić tej wieży na czas. Rzadko, bardzo rzadko zdarza się, żeby ten pojazd potrafił przetrwać chociaż jeden pocisk, albo nawet więcej. Przebicie u niego też jest dość problematyczne. No i to jest po prostu pojazd kolekcjonerski. Według mnie on troszeczkę zyskałby na szacunku, albo na minimalnej jakości, gdyby dodano mu tych ekranów, może minimalnie by coś to pomogło z naciskiem, może, nie wiem, on raczej na 1.0 też powinien trafić. No i na pewno to jest jedna z takich najgorszych nagród, jeśli chodzi o Battle Passa, bo już nawet ta Matilda Hedgehog, która była w pierwszym sezonie, na początku była zepsuta. Skończył się Battle Pass, naprawili ją i całkowicie już jest... Nie do pokonania, tej wyrzutnia po prostu nie wybucha, jeśli wystrzelimy wszystkie granaty. Jeśli wystrzelimy, wyrzutnia wybuchnie, jest pożar i tyle, mimo że taka siła ładunku wybuchowego powinna rozwalić ten pojazd od razu. I Matilda wtedy stała się super OP. W okazji dajcie znać, czy chcecie jeszcze raz materiał o Matildzie po tym, jak została zmieniona.
No i przy okazji powiemy sobie trochę jej może historię, albo po prostu historię Matyldy. No i co, moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie o Tollim, czy właśnie chcecie te węgierskie drzewko, poddrzewko we włoskim drzewku. No i komentarze należą do was, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie!